mnie dręczysz, siło nieczysta. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Przerażenia, nie mogę się ruszyć. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Mój medalion wibruje. Magia. Ale nie widzę jej źródła. Ten odbiegł do lasu.
Wiedźmin. Bywaj. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Każdy ma własny powód. Ja chcę odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki. Starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. Nawet u mnie te grzyby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno.
przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No, wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pokona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Geralt, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Geralt, tutaj mamy wyraźną wskazówkę. Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co?